W ramach obchodów jubileuszu 10. rocznicy ingresu metropolity lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego wieczorem 25 listopada w Katedrze Lwowskiej odbył się również koncert chóru i orkiestry kameralnej Nikolaus oraz prezentacja ukraińskiego wydania książki Sekretarz dwóch papieży Krzysztofa Tadeja, polskiego dziennikarza i publicysty. I taką szczerą opowieścią księdza arcybiskupa o życiu w Watykanie, o tym, co działo się za murami Watykanu, o jego własnej drodze. Bardzo dziękuję za tą szczerość w tej książce i za tyle faktów, które do tej pory nie były znane. Żeby ukazać faktycznie tych dwóch wielkich papieży takimi, jakimi byli. Nie mówić tylko o tych wzniosłych rzeczach, ale o tej prostocie życia każdego dnia. Prace nad tą książką trwały około pół roku i tak się pięknie złożyło, że mogliśmy tą prezentację książki połączyć właśnie z 10. rocznicą ingresu księdza arcybiskupa do naszej lwowskiej katedry. W najbliższym czasie będziemy jeszcze mieli podobną prezentację w Kijowie i mamy nadzieję, że ta książka właśnie nie ograniczy się tylko tutaj do archidiecezji lwowskiej, ale także dotrze do różnych miejsc na terenie Ukrainy. No cóż, dla mnie to tłumaczenie książki było naprawdę wielką przygodą. To było coś niesamowitego. Cieszę się, że dostałam taki wielki kredyt zaufania i mogłam pracować nad tą książką. Najpierw oczywiście musiałam ją przeczytać i już po piątej stronie, przyznam szczerze, musiałam taką zdławić nutkę zazdrości profesjonalnej do autora, ponieważ każdy dziennikarz marzy kiedyś nagrać w swoim życiu taki wywiad pełen szczerości, zaufania, którą była obdarzona właśnie ta osoba, pana Krzysztofa Tadeja. W uroczystości uczestniczył konsul generalny Rzeczypospolitej we Lwowie Rafał Wolski, przedstawiciele organizacji polskich na Ukrainie oraz goście z Polski.